Cześć, z tej strony Karol Bocian. Przejdziemy sobie przez szybką poradę od Babu o tym, jak robić widoki w naszej bazie danych w Babu. Tak jak w normalnych bazach danych, możesz robić sobie widoki, żeby ładniej prezentować różne dane z bazy danych. Tak samo w Babu możesz zrobić sobie takie widoki. Jak to zrobić? Przejdźmy do naszej bazy danych, wejdźmy w Update'a i tu mamy wszystkich naszych użytkowników. Bo mamy taki typ, mamy taką tabelę user, więc jak wejdziemy w update'a, mamy wszystkich użytkowników, jak ich klikniemy, to tutaj nam się wyświetlają. Możemy ich troszeczkę lepiej wyświetlić w różnych naszych celach, żeby później patrzeć na nich, oglądać, sortować itd. Do tego służą właśnie widoki. Na przykład możemy sobie wyświetlić wszystkich użytkowników, którzy są adminami albo użytkownikami, albo zostali stworzeni w tym roku, albo w poprzednim roku, albo są posortowani w jakiś sposób, albo zawierają coś w imieniu i tak dalej. I to samo możesz zrobić z przeróżnymi innymi tabelami, które masz w bazie danych. Po prostu zrobić sobie widoczek, który w lepszy sposób dla Ciebie prezentuje dane. Żeby to zrobić, klikasz sobie tu New View, wpisujesz nazwę takiego widoku, że Users Contain V na przykład. Możesz od razu wybrać typ tego widoku, czyli to będzie konkretnie patrzyło na jedną bazę danych, na jedną tabelkę z tej bazy danych, więc to będzie user, bo mamy tylko usera u siebie. Możemy od razu posortować takich naszych użytkowników, na przykład po dacie stworzenia, malejące, jeśli chcemy. I później możemy wybrać jakieś pola, które chcemy wyświetlić, na przykład e-mail i tylko created date, bo nie interesują nas na przykład inne właśnie tutaj rzeczy. Więc jak coś takiego utworzymy, to mamy sobie wszystkich użytkowników, których mamy tutaj, ale w naszym widoczku jest ich już trochę inaczej to wygląda. Mamy tylko created date i ta jedna kolumna, którą tu dodaliśmy. Możemy to oczywiście zmieniać, czyli na przykład możemy tutaj sobie dorzucić jeszcze name'a i będziemy mieli więcej już tutaj elementów, ale będą też posortowane, bo tak sobie ustaliliśmy, że będziemy sortowali tych naszych użytkowników tutaj się wyświetlających. Możemy szybko sobie skopiować taki widoczek i wziąć znowu następny, edytować. Na przykład dodać oprócz tego, że będziemy name, created, jeszcze będziemy chcieli mieć modified date i możemy sobie na przykład posortować to w drugą stronę albo po jakimś innym polu, na przykład po imieniu i tutaj obserwować, jak to się zmienia, jak wygląda nasza baza danych. Możemy dorzucić sobie też jakieś konkretne szczegóły, czyli jakieś constrainty. Chcemy na przykład użytkowników tylko takich, których imię zawiera literkę V. Ok, zobaczcie, mamy już dużo bardziej ograniczonych użytkowników. Tu są wszyscy, tutaj też są wszyscy, bo ich wszystkich wyświetlaliśmy, jedynie ich posortowaliśmy i ograniczyliśmy liczbę kolumn, a tutaj mamy już tylko tych, którzy zawierają literkę V. I takich tutaj szczegółów, takich ograniczeń można dodać dużo więcej na przeróżne inne kolumny, które masz w bazie danych, w swojej tabeli. Możesz sobie wyświetlać trochę lepiej dane ze swojej tabeli. Niestety, tych widoków nie możesz użyć później w swoich, nie wiem, tutaj w aplikacji, w jakiejś na przykład grupie powtarzającej się. Tutaj sobie stworzysz, wybierzesz typ user. Nie ma tutaj dostępu do tego użytkownika z tamtego widoku. Jak tutaj weźmiesz do search for, to też jest user i on od razu bezpośrednio odnosi się do naszych całej tabeli użytkowników. Więc niestety, a tego trochę oczekiwałem, że da się tutaj podpiąć ten widok, że jak już sobie stworzyłem dany widoczek tutaj, to będę mógł go sobie od razu łatwo wyświetlić i wykorzystywać w wielu miejscach. Niestety, nie będę mógł. Te widoki służą tutaj tylko do tego, aby wyświetlić ładniej dane, aby były posortowane, aby pokazywały mi tylko to, co chcę. Na przykład created date mnie nie interesuje, więc mogę go sobie jakby tak ukryć, czyli nie pokazać na nowym widoku. Mogę sobie używać to, nie wiem, a jak będę coś sobie debugował, albo sprawdzał, albo weryfikował. Bardziej przy tworzeniu aplikacji i utrzymywaniu jej. Niestety nie mogę wykorzystywać tego właśnie tutaj. Ale i tak, widoki są dosyć przydatne do tego, aby lepiej zarządzać swoimi aplikacjami, po prostu lepiej je tworzyć. To tyle na dzisiaj z mojej strony. Dziękuję za Twoją uwagę i zapraszam do moich kolejnych materiałów. Cześć!